Już nie jest Trybunał Konstytucyjny, TK, to jest TKIK, Trybunał Kolegów i Koleżanek, pani Julii Przyłębskiej i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli panu prezydentowi nie przeszkadza, że w Trybunale pani Julii Przyłębskiej zasiadają pan Święczkowski, pan Piotrowicz, pani Pawłowicz i że praktycznie każda jego decyzja obarczona jest wadą prawną i wprowadza chaos do systemu prawa w Polsce, to ja już nie wiem, jak z panem prezydentem o tym rozmawiać. Myśmy zrobili rzecz, którą powinniśmy zrobić, przedstawiliśmy, wyciągnęliśmy rękę również do opozycji i znowu foch. I znowu nie. I znowu upieramy się, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Będę rozmawiał z ministrem Bodnarem, którego zaprosiłem tutaj do Sejmu. Porozmawiamy i o tych rzeczach bieżących i o tym, jak idą sprawy, które w naszej ocenie, mojej ocenie, powinny może iść trochę szybciej. Myślę, że pan Bodnar, pan minister, pan profesor ma tutaj podobne zdanie. Mówię tutaj o sprawach związanych z postępowaniami prokuratorskimi i rozliczaniem tych, którzy nakradli mnóstwo publicznych pieniędzy. Ale musimy też porozmawiać o tym, co my możemy w Sejmie zrobić, na co ja się mogę przydać, na co my się możemy przydać, żeby wreszcie zacząć uzdrawiać sytuację w wymiarze sprawiedliwości.